Siema wszystkim, z tej strony Noris, a to jest kolejny odcinek, bodajże okrągły już 20 odcineczek naszej serii Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku zaplanowałem odszukanie ostatniego z kamieni ogniskujących, który znajduje się w kamiennej fortecy. Jednak doszedłem do wniosku, że bronią obuchową jest też łomotacz. A ja jak ten cep łaziłem dookoła i szukałem jakiegoś innego, niech jakiejś innej broni. Także w tym momencie możecie mi serdecznie pogratulować mojej spostrzegawczości, gdzie jest jakiś... O, tutaj, hop. Możecie mi pogratulować mojej spostrzegawczości. Dziękuję bardzo. I w tym odcinku mam nadzieję, że uda nam się pokonać tego golema. I udamy się prosto do kamiennej fortecy. I odzyskamy... Widać, że rano. I odzyskamy ten kamień. Kamień ogniskujący. Czekaj, panie. Aż wstał z... Dla jaj. A... Czekajcie, teraz wypadałoby... Szybciej będzie, jeżeli ja się w ogóle teleportuję do tego całego obozu na bagnie i stamtąd ruszę dopiero w drogę, zamiast iść przez... Chociaż wiecie co, wyszłoby praktycznie na to samo. Mana, o. Pierwsze, lepsze to many, bo wiecie, jak to z maną jest. Teraz nasze kroki trzeba skierować do kamiennej fortecy. Tuż przed walką z golemem uzbroję się w ten oto łomotacz i może jakoś to wyjdzie. Jeżeli nie, przebiegniemy obok i będę się certolił. Ja chcę po prostu odzyskać kamień teleportacyjny. Kamień ogniskujący i wykonać zadanie dla magów wody, czym oczywiście może zaprocentować wydostanie się z tej przeklętej kolonii karnej, tak? Także więc stawka duża. A my ruszamy dalej. Do kamiennej fortecy już niedaleko, zaraz powinniśmy dotrzeć. Chyba wybiłem tam wszystko do golema. Kilka ogarów zostało po bokach, ale to tam kiedyś tam zatłuczemy. Teraz muszę się skupić. Panowie od wydzieliny, tak? Teraz to ja się muszę skupić na tym golemie, żeby... Mam nadzieję, że się uda. Czekajcie, zapiszę grę, bo miałem trochę problemy z wczytywaniem gry dzisiaj. Musiałem się cofnąć do... Doliny Troli, czy tam Kanionu Troli, ale... Po wczytaniu ponownym ostatniego save'a na szczęście się udało, wyskakiwał błąd. Myślałem, że po raz kolejny wszystko szlak trafił, ale wszystko jest ok. Ubłagałem tą grę, może nie tylko grę, żeby się ogarnęło. I jak widzicie, nagrywam, wszystko jest git. Mam nadzieję, że to mnie dobrze słychać. Mikrofon włączony, dobrze, nagrywanie włączone, także... Przygodo, czekam. Czekaj, idę do ciebie. W którą stronę? Tutaj czy dalej się szło? Bo już nie pamiętam dobrze. Chyba w tam... Nie. Tutaj się wchodziło, tak? Czekajcie. No tutaj. Szprytynawo, nie powiem. Został jeden golem, ale zobaczę, może się coś tutaj odnowiło. Co tam jest na dole? Czekajcie. Na dole nic nie ma. Więc... Ale fajnie ten las wygląda. Jakby tam, nie wiem, coś tam było. Jak jakaś arena. Ale nie narzekamy. Tylko ruszamy. Topór oczywiście w pogotowiu. Jeżeli komuś by się zachciało tutaj zbliżyć do nas. Tam są ogary. Ogary na razie zostawiam w spokoju, a przed nami widzimy kamienną fortecę, do której musimy się udać, aby zdobyć kolejny kamień ogniskujący. Jednak przed nami już widzę golema, dlatego ja jeszcze po raz kolejny zapiszę grę i uzbroję się w łomotacz. Gdzie jest ten mój łomotacz? Tu jest łomotacz. Golem mostowy raczej nie pójdzie nic na łuk, ale
sprawdzimy łomotaczem. Naszą starą, dobrą bronią. Wow! Ludzie! To jest niewiarygodne. Miałem przy sobie cały czas tą broń i nic. To jest po prostu niemożliwe, że ja łaziłem tyle czasu i szukałem jakiegoś młota, a taką dobrą broń miałem przy sobie. Ale ja tego nie będę komentował, hej, choćby Lester tutaj co tu stoi. Robi? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. No. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. No wiem. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Bardzo prawdopodobne, wiesz, stary? Jak ci się udało przejść obok tej żywej góry, no to jak się dowiem. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. No, ja też bym tak chciał, ale niestety jestem tankiem. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Fajny masz skarpety. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument... Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Ty biznesmenie rąbany. Dobry jesteś. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Dobra, ja idę, a ty idziesz za mną, tak? Sejwika sobie pykniemy pod czwóreczką. I ruszamy. Mnie topór w pogotowie, chciałem powiedzieć miecz, ale tutaj... Co to jest? Górski mech. Bardzo przydatna sprawa, nie wiem do czego służy. Jednak uznam, że mi się przyda. Wszystko trzeba ładnie pozbierać. Lester, ty nie będziesz zbierał, bo to wszystko jest moje tutaj. Trzeba uważać, żeby nas nic nie zaskoczyło. Jednak chyba Lester jakby... Wyciągnął chyba by broń. Zrobię tak, żeby... Bo nie mają problemy z koordynacją tutaj. Dobrze jest. Lester nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Piekielniki pozbieraliśmy. Siekiera. Motyka. Wróch. O, harpie. To zaraz weźmiemy ten serafis. Lester, musisz mi pomóc. Trochę tego jest. Wow. Wow, nawet poziom. Fucken! A ten śmiech to ja nie wiem, co to było. Dobra. Bardzo dużo tych harpi jest. Aha. Znowu macie problemy. Także ja do was zaraz wrócę. Okej, jestem już z powrotem. Oczywiście znowu sobie wywaliło, ale udało się wczytać. I jesteśmy w tym momencie przed walką z harpiami. Wow, nienawidzę tego. Poziom musimy jeszcze raz nabić. Nie tą. Tą. Bardzo dobrze, Lester, chodź. Więcej tutaj mamy tego dziadostwa. Kolejna jest leci. Już. No, tamten incydent to był wypadek przy pracy. Rzecz jasna. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. W sumie racja. On jest tam. Harpie. One są na Lestera, to dobrze.
to ja ją będę mógł bardzo łatwo trafić. Jeszcze jedna? Nie ma problemu, mogą iść, chodź. Czekaj, zestrzelę was. Bardzo dobrze. Jest postęp. Uleczymy się i możemy ruszać w głąb tego całego Saigonu, jaki tutaj jest ta, jakim jest ta kamienna forteca, jakkolwiek to się nazywa. Tutaj Lester. Bardzo dobrze, Lester. Pilnuj, pilnuj. Jak coś, to wiesz. A, ty idziesz ze mną. Dobrze, nie ma problemu. Tam są jeszcze harpie. Wow! Dobrze, że Lester jest za mną cały czas. Bo byłoby w tym momencie ze mną cienko. Przyznaję się, byłoby cienko i to bardzo. Jednak ciekawy jestem, jak mam się dostać do tego, bo ten kamień ogniskujący. Piwko. Piwko. Miecz, topór znaczy się jakiś. Mieczyk. Co jeszcze wy tu macie? Siekiera. Siekiera? Co to była za siekiera jakaś? Nie no, na pewno nie jakaś dobra, ale to się sprzeda wszystko. Lester, chodź. Robota czeka. Czekajcie, pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy co tutaj jest. To jest główne wejście. Oh, fuck. One są na mnie. Lester, ty weźmiesz tam, to jest niezłe tam. Bardzo dobrze. Nie ma to jak wy dwóch. Pójdę rozejrzeć się na górze. Spoko, stary. Ty wybij tam na górze. Bo chyba jak on wybije coś na górze, to my też dostaniemy doświadczenie za to. Tak, schomikował się. Pod czwóreczką sobie zapiszemy. Nie wiem, czy nie zapisywałem pod czwórką, ale mam nadzieję, że już więcej niespodzianek nie będzie z tymi save'ami. I będę mógł w spokoju nagrywać. Coś tu mi chrobocze. Nie no, Lester, dobra, Lester jest na górze. To chyba Lester tutaj jakiś Saigon tam robi. Ale bardzo dobrze, mi się to nawet podoba. Tylko co mi tutaj tak robocze, jakby to były szkielety? Tylko gdzie są te szkielety? Tutaj gdzieś? Tutaj są harpie. Chodź tutaj. Ojejku, nienawidzę tego. Dobra. Harpia zdjęta. Co my tu mamy? Przeczytajmy ten... Nie można tego przeczytać. Myślałem. Już się ucieszyłem. Co my tu mamy? Klucz do skrzyni. Pochodnia i wytrych. Tylko jakiej skrzyni? Skoro skrzynię to ja właśnie otworzyłem i wyjąłem z niej klucz. Czekajcie, tutaj jest jakaś dźwignia. Pod piątką zapiszę. O, fucken. Holy shit. Tu są te właśnie te szkielety, co słyszałem. Jeden. Tego to sobie damy radę z nim. Ej! Chodź tu. No jejku, no daj się trafić. Nie dam.
zero współpracy i pomocy z jego strony. Dziękuję. Wyszczerbiony topór się weźmie i sprzeda. Co my tu mamy? Co on w ogóle ma? Oni w ogóle coś mają? Zaraz się przekonamy. Nic. No i może to nawet lepiej. Zapiszę sobie pod jedyneczką i ruszamy. Co oni tam pilnowali? Co? Nikogo tu nie ma, to bardzo dobrze. Napój. O, to jest taka mała rekompensata za tą walkę, tak? Jakieś skrzynie tutaj są. Skrzynie oczywiście też obrobimy. W Gothicu jedynce nie można się nauczyć chyba alchemii. Co już można robić od Gothica? Rzecz jasna, dwójki! Parę miksturek zawsze się przyda. Nie no. Aż tak? Dzięki, ludzie. Coś my tu mamy? Nic tu nie mamy. Trudno się mówi. Ruszamy na górę. Może na górze jakoś znajdzie się jakieś przejście tam na ten tylko piedestał, gdzie spoczywa kamień ogniskujący. Tędy Lester wchodził? Chyba tędy. Mam nadzieję, że on już tam na górze wszystko wybił. Mam nadzieję, że nie spadnę i ta myszka moja kochana nie będzie mi przerywała, bo widzę, że jakoś wejść zaczyna odbiegać od tej całej drabiny, ale jakoś się udało bezproblemowo wejść. Zapiszę sobie grę. Lester, co ty tu masz? Jakaś skrzynia tutaj jest. Akt własności. Nadaje właścicielowi prawo do ziem, na których leży forteca. Rzecz jasna, ja to chętnie przeczytam sobie. Co to w ogóle jest za... Ja... zachodni... To sobie możecie przeczytać, zatrzymać film i przeczytać. Ja nie będę teraz tego... Potem co sobie na nagraniu przeczytam też. Nie będę sobie teraz tego... zajmował tego tym czasu. Wejdziemy, zobaczymy co tam jest dalej, żeby Lester nam nie uciekł. Aha. Lester. Lester. Weź to. Walnij raz porządnie. Dziękuję. Jest tu ktoś jeszcze? Bo były tam jeszcze inne harpie. Ja się uleczę, zanim tam skoczę. Rzecz jasna, zapiszę grę, bo jestem uzależniony od tego, tak? Harpie. Dobra. Biegną. Znaczy lecą. Ile ich leci? Dziękuję. Kolejną poproszę. Wyciągniemy je po kolei. Usłyszę jakieś jeszcze skrzydełka tutaj. O, fuck. No to się teraz wkopałem. Lester, bierz to. To jest na mnie, tak? Wszystkie są na mnie. Dobra, jeszcze jedna. Powiem wam szczerze, że mnie zaczyna głowa boleć od tego wycia tych idiotek. Nigdy nie lubiłem harpii. Nie wiem jak wy, ale ja za bardzo za tymi harpiami nie przepadałem. Nie przepadałem i nie przepadam. Aha. Rozumiem. Będę zmuszony cię zdjąć w ten sposób. Tylko mam nadzieję, że jakoś będę cię trafiał sensownie. No, ustaw się, Bezi, żeby widzowie widzieli. No! Rzecz
rzecz jasna będę bardzo często zapisywał, żeby nie sfailować, ale... To już sobie powinniśmy poradzić. Fuck. Ta też jakaś zbugowana jest. No fajnie. Strzała w dupę weszła, że ho ho. Jeszcze jakąś skarpię tu słyszę. Boże, więcej was tutaj nie było, no nie? Musicie. Musi was tu być pełno. Co to jest? 200 bryłek rudy. To też taka mała rekompensata za tą całą inscenizację, jaką tu mieliśmy zaszczyt obejrzeć. Jeszcze coś słyszę. Cholerka. Tutaj jest drabina, nie wiem co będzie na górze. Dlatego rzecz jasna zapiszę grę. Bo wiecie, że ja jestem od tego uzależniony. Coś za szybko mi się zapisało, a ja po prostu mam uraz do tego. O, teraz dobrze. I jak mi się gra szybko zapisuje, to możliwe, że będę miał save zrąbany. Ja po prostu mam do tego taki uraz teraz, że wy sobie nie wyobrażacie. Czemu tutaj widzę, że jednego szczebelka brakuje? Czyżby... O! Dał radę wejść. Szybko. Jeszcze jedna gdzieś. Tutaj jest. Co, żebym nie spadł, to ja zrobię tak. Ona jest na Lestera nastawiona. Żeby była siekierka już w pogotowiu. A my zapiszemy grę, rzecz jasna. Dobrze, odpowiednia szybkość zapisania. Czekajcie, gdzie to było? Jak to się tam trzeba dostać? To jest aż tam! To my się stąd nie dostaniemy tam za grzyba, za zbuja tam nie wejdę. Aha. Niezmiernie się cieszę. Trzeba zejść po drabince. I mam nadzieję, że teraz proszę cię nie popsuj mi się sejwiku. Boże! Okej, okay, jestem już z powrotem. Co to było? Aha. Miło dobrze wiedzieć. Ktoś mi pisze coś na Skype'ie. Lester, ty żyjesz w ogóle? Lester, to jest kozak. Lester, a ty nie jesteś czasem na górze? Aha, jesteś na górze. Jak mam się tam dostać? Powiecie mi? Ja nie znam akrobatyki. Inaczej nie ma bata, żebym tam doskoczył. Jakie ja mam zwoje, może mi powiecie? Grom, kula ognia, ognisty pocisk, uzdrowienie, bryła, pirokineza, sen, telekineza, teleportacja. Przemiana w chrząszcza, przemiana w kredoszczura, przemiana w ścierwojada wilka. Nic. Lester może mi coś poradzi, nie wiem. Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Znalazłeś już... Nie, je... Zaglądały... Troll. Ale dobra, oddam mu ten dokument. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Zaczekam na ciebie przy platformie. No właśnie, jakie ja zwoje dostałem? Wilka, ścierwojada, kredoszczura. Nic ciekawego. Znaczy dużo ciekawego, tylko że... Cholerka.
tutaj następny problem mam. Nie wiem za grzyba, jak mam się tam dostać. Powołuję save numer 6. Jakbym wybił się z krawędzi, to mógłbym dolecieć troszkę dalej, ale nie wybiłbym się tak wysoko. Czekajcie, spróbujemy. Jest! Aż prawie. Jest szansa. Jest szansa, żeby się to udało. Musimy trochę obok się wybić. Wczytał się. Jest. Skoro ja się wybiłem tutaj, to powinienem się wybić w tym miejscu. O! Centralnie tak. Dobra, dajemy. Nie da rady. Będę musiał się chyba gdzieś nauczyć akrobatyki, żeby tam doskoczyć, bo inaczej nie widzę innego wyjścia. Dzięki, stary! Okej. Jesteśmy. I słyszymy jakiegoś Titanika w tle. Nie wiem, co to było. Nie wiem, jak mam tam doskoczyć. Stąd widzimy już na samym środku niebieski leży kamień ogniskujący. Ja za cholerę nie wiem, jak mam tam doskoczyć. Ale przejdę się. Może na dole jest jakieś rozwiązanie tego mojego problemu. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli się nie uda, muszę się nauczyć akrobatyki. Ale jeżeli się uda, nie wiem jak, ale na pewno nauczę się akrobatyki. Lester, masz jakiś problem? O! Jak mam dosięgnąć te... Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Chodźmy. Teleki... Jestem cymbałem. Nie da rady. Także słuchajcie, zrobimy tak. Ja tutaj zrobię małe cięcie. Udam się do jakiegoś delikwenta, żeby nauczył mnie chociaż 5 domany. Tak, 5 domany. I spotkamy się tutaj po raz kolejny, żebyśmy nie przeciągali tego dłużej i tylko odzyskali ten wredny kamień ogniskujący. Także małe cięcie, po raz kolejny, nie wiem który. Okej, okay, I am back. I wiem, że jesteście bardzo zadowoleni z tego powodu, gdyż... Zobaczcie. Manę. Musimy odnowić manę. Myślałem, że coś nie poszło. Już myślałem, że... padnę w tym momencie, ale udało się. Mamy 10 do many. Musimy się teraz uzbroić w telekinezę. Nie wiem, jak to działa. Pierwszy raz tego będę używał. Nie jestem aż takim obcykanym, jak mówiłem. Jestem trochę takim żółtodziobem w tym Gothicu 1. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Mamy 10 do many. Nie uczyłem się akrobatyki, bo nie wiem, gdzie, u kogo mogę się nauczyć akrobatyki. Jednak no, w najbliższym czasie pewnie zasięgnę tej informacji. Aha, znowu mi ktoś pisze. Gamis kurs górskiej fortecy. Aha. Wow. Na dole gdzieś leży, tak? To teraz idziemy to podnieść. Mam nadzieję, że leży w normalnym miejscu, a nie na jakimś zadupiku. Znowu, że nie spadł nigdzie. Ale fajne, fajne bardzo to zaklęcie. Mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Ała. Dupka boli, weź jego.
Nie wiem jak wam, ale mi się to bardzo podoba. Przypadło mi to do gustu. Jest kamień z górskiej fortecy. Mamy to. Wszystko zostało wykonane pomyślnie. Teraz obaj ma... Do następnego... Teraz musimy się tylko teleportować do magów wody i oddać wszystkie zdobyte przez nas kamienie teleportacyjne. Jest Saturas. Saturasie, chciałem ci powiedzieć, że zapiszę grę. Chciałem ci powiedzieć, że odzyskałem wszystkie kamienie teleportacyjne. Co mi na to powiesz? Może mnie jakoś wynagrodzisz? Chętnie bym coś przyjął. Znalazłem kamień ogniskujący troll. Znalazłem kamień ogniskujący troll. 3500 za każdego. Na dobry początek wystarczy. Musisz jeszcze odnaleźć 3 pozostałe. Ruszaj w drogę. Widzę, że wykorzystałeś zwój. Wow. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Świetnie. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze... Jeszcze 2. No to proszę bardzo. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w... Niesamowite. Mamy już 4 kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. I ostatni. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. 2 poziomy w ciągu jednego odcinka. Wspaniale. Mamy 3. Już wszystkie 5 kamieni. Yeah. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twój... Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej... Czy możecie te... Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami, ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Aha, spoko. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobra. No dobrze, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Dobrze, teraz jeszcze... O, teraz Xardasa musimy poszukać, jak widzimy. Spoko. Spoko, kolejny rozdział, bardzo się z tego cieszę. 45 mamy punktów. Więc będę mógł... Riordian. Słyszałem, że chcesz mnie wynagrodzić. Siemano. Saturas powiedział, że... A, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o cały nasz obóz. Ach, co ja mówię? Przyjmij tę skromną nagrodę. Dobra, dostaliśmy trochę małe co nieco. Ale my już się chyba pożegnamy w tym odcinku, gdyż nie wiem ile nagrywam. Chyba już wystarczająco długo. Przyda się. Także ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Żegnam się z wami tuż obok tego hardcora, który się tutaj wydurnia swoimi zaklęciami. Także ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie, zapraszam do kolejnych i na razie.